Historia kluczem do przyszłości. Rok 2018 to w gminie Wieleń rok jubileuszowy. 910 lat grodu i 670 lat miasta. Bogata historycznie i kulturowo gmina Wieleń jest naszą małą ojczyzną, o którą trzeba zadbać wspólnie. Każde miejsce opowiada swoją historię. Pamięć o przeszłości pielęgnuje dorobek i tożsamość. Dziedzictwo jest dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców miasta i gminy. Jednak przyszłość należy tworzyć. Nie można jej przewidzieć, ale można ją przygotować. Zrównoważony rozwój zachowuje specyfikę gminy i uwzględnia jej walory krajobrazowe i kulturowe. Przyznawana nagroda burmistrza Statuetka Drzewo jest uhonorowaniem i wyróżnieniem wiodących przedsiębiorców, osób prawnych, fizycznych, jednostek organizacyjnych, przyczyniających się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Wieleń. Statuetka Sukces Nagroda Burmistrza wyróżnia sportowców, organizacje, instytucje, grupy nieformalne lub osoby, które szczególnie przyczyniają się do rozwoju kultury fizycznej i turystyki w mieście i gminie Wieleń. Odzwierciedleniem artystycznych i społeczno-kulturowych dążeń jest statuetka Noteckie Skrzydła, nagroda burmistrza Wielenia przyznawana w dziedzinie kultury. Najlepszym darem w roku jubileuszowym dla miasta i gminy Wieleń są zakończone sukcesem starania o dofinansowanie planowanych inwestycji, które w znaczący sposób przyczyniają się do dalszego rozwoju ziemi wieleńskiej. Nowe Miasto, bulwary nadnoteckie, mediateka, przystanek Edukacja, przystań Łazienki to priorytety, które stanowią o nowoczesności, a także o współczesnym i przyszłym wizerunku oraz o nowych możliwościach harmonijnego rozwoju gminy. Kończy się rok jubileuszowy i rozpoczyna czas znaczących inwestycji. Czas dynamicznych przemian, aby ciągle doskonalić jakość życia mieszkańców. Miasto i gmina Wieleń z natury najlepsze. www.wieleń.pl